Szanowni Państwo, to nie jest przypadek, że złożyliśmy wizytę generałowi właśnie 13 grudnia. Dla mnie ta data ma dwojakie symboliczne znaczenie. Po pierwsze, 13 grudnia 2002 roku kończyłem w Brukseli negocjacje akcesyjne, które otwierały Polsce drogę do zjednoczonej Europy. Po drugie, to jest symbol wprowadzenia stanu wojennego i wszystkich konsekwencji, jakie potem miały miejsce. W sprawie stanu wojennego jest szereg różnych opinii, trzeba szanować każdy pogląd, a przede wszystkim ból rodzin, które straciły swoich najbliższych. Ja należę do tych Polaków, którzy uważają, że wprowadzenie stanu wojennego było mniejszym złem.